Jedziemy pop strong, a dzisiaj będzie boskie żarcie. Dla ludzi sukcesu można powiedzieć, że jestem na delikatnej diecie. Chcę wyjść na prostą, chcę być inny. Jeszcze raz, nie nagrało się. Zrób minę. Afrykańskiej kozy. Przyjechaliśmy po pstrąga, tam jest wędarnia zajebista. Siedzę w tym domu, zobaczę rybę i się cieszę, nie? Tak to sobie wygląda właśnie. Bawimy się na całego. Przyjaźmy pop stronga. Dawno nie nagrywałem, trochę jestem zardzewiały, wiecie jak jest. Te dwa? No, mogą być. Piękne. To są pstrągi? Są mniejsze też. I tutaj mamy wędzonego pstrąga, jest naprawdę wyrąbany w kosmos boski. Zaczynamy od niego, podjemy sobie trochę. No i wino, lecimy z tematem. Czekasz na mnie, bobasku, opłukany, wysuszony, pachnący, cudowny. Suchy od papieru, czeka w lodówie, bo jutro będzie jego kolej. Jest jakość i jest kręcenie. Ziemniaki pieczemy najpierw, bo później będzie dochodził pstrąg. Kupuję ziemniaki. Mam przygotowane, już jest blacha naoliwiona, będziemy przyprawiać. Sól oczywiście. Teraz tutaj mamy pieprz ziołowy. Pan tymianek, on zawsze lubi ziemniaki i chce się bawić. Tymianek. I z tych przyprawowych rzeczy na sam koniec ostra papryka. Blachę naoliwiłem, ale jeszcze trochę polejemy ziemniaki. Pięknie. Jak często jemy pstrąga? Raz na rok, raz w życiu. Koperek, koperek. Będę kroić cytrynę. Do pstrąga będziemy potrzebować chili ostre, krojone w płasty. Czosnek poleci w plastry. Mam kilka ząbków, ma co szczędzić. I myślę, jedna cytryna w plastry na dwa pstrągi to będzie chyba akurat i cytrynka. Uwaga, ziemniaki wchodzą na góra-dół na jakąś godzinę 180 stopni, 180-190. Dawno nie widziałem tak pysznej, wspaniałej, świeżej ryby. Ma oko, czyli można powiedzieć, że jest jakiś kontakt. Jakim jestem laikiem? Mówię wczoraj do tego pana, który te ryby jakby wyławiał. Czy może mi pan go skubać z łuski? On mówi, pstrąg nie ma łuski. W tym momencie się zamknąłem. Kroimy, robimy nacięcia. Ładujemy. Teraz cytrynka. To też. I na koniec trochę chili czosnku. Jest takie łatwe, żeby mi się nie wydawało, że wszystko w życiu jest takie łatwe. Jak na filmiku. Hello! Sam złowiłeś tego pstrąga? Wybierałem, pokazywałem. Pytałem się, czy to jest pstrąg. Mam potwierdzone, jest nagrane, także można powiedzieć, że sam działałem. Sam na pewno płaciłem. Albo kilka takich plasterków maślanych i one wejdą po prostu tutaj do wewnątrz, do środka, do pstrąga. Wkładamy masełko. Tutaj. Leci? Dobra, leci, mamy tak. Będziemy robić taką surówkę z kiszonej kapusty, klasyka. Jest podkrojona pół cebuli. Teraz ścieram jabłko. O, to jest skupienie dzikiego ćwiega, jak coś robi. Kiszona kapusta. Nasz sport narodowy. Wspaniała, cudowna, pachnąca. Dobra, słuchajcie, wyciągamy. Ziemniaki nie godzina, a 45. Trzeba to kontrolować.
trochę szybciej. Wychodzą. Lecimy, proszę Państwa, do oleju, żeby pstrąg się nie przyklejał. Uwaga, wchodzi trochę oleju na pstrąga. Dobra. Sól, sporo soli. Wchodzi sok z cytryny, jeszcze trochę na wierzch. Kilka plasterków cytryny, kilka plasterków chiliego. Duży pstrąg, pół godziny około, na 220. Zaczynamy zabawę. Jest gotowe, ziemniaki upieczone, pstrąg perfekcyjny, cudowny. Serwujemy. Wszystko samo. Chicken chili jest samodzielny. How you doing, bita? Chicken chili the man is better. To jest wspaniałe żarcie, wspaniały strąg soczysty, nie przypalałem ziemniaczki. Do tego inne rzeczy i zaraz będziemy kosztować. Jest cudowny. Co do tego? Jest taki jakby, można powiedzieć, jak to się nazywa, tatar sos, sos tatarski, mayo, śmietana, jogurt grecki, pietruszka, a tutaj też od razu kiszona kapusta, zresztą widzieliście sami. Taki pyszny pstrąg od Dziki Chili, po prostu rewelacja. Kapustka, sosik. Big time!